Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania i dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich. Oto Słowo Boże. Co w tym tekście jest takiego, co specyficznie odnosi się do niej. I myślę, że faktycznie możemy z jej osoby uczynić klucz do przeczytania tego fragmentu tekstu. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg pragnie, byśmy wszyscy doszli do poznania prawdy. To sformułowanie przywołuje Teresę, którą Kościół ogłosił doktorem Kościoła. Taki doktorat kojarzy nam się z poznawaniem prawdy. Zastanawiałem się dzisiaj, czym się różni doktor Kościoła od doktora w ogóle. I odpowiedź chyba jest udzielona w tym tekście i jest też udzielona w życiu małej Teresy. Mianowicie każdy doktor szuka prawdy, która pozwala mu lepiej zrozumieć otaczającą go rzeczywistość. A doktor Kościoła szuka prawdy, która zbawia. Tego Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Te dwie wielkie rzeczywistości, zbawienie i poznanie prawdy, są ze sobą najwyraźniej powiązane. Pan Jezus mówi, pamiętacie w Ewangelii, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To znaczy zachęca nas do takiego szukania prawdy i do takiego jej poznawania, byśmy w efekcie nie tylko coś lepiej rozumieli, ale byśmy doświadczyli wyzwolenia. I że droga do wolności, droga do wyzwolenia, droga do zbawienia wiedzie przez poznanie prawdy. Pamiętam, jak kiedyś w świętej pamięci ksiądz profesor Tischner mówił, że nie zawsze rozumiemy związek między wolnością i prawdą właśnie w ten sposób. Nieraz wydaje nam się, że ten związek jest odwrotny, to znaczy, że trzeba być wolnym, żeby móc poznać prawdę. Tak? Chciałbym poznawać prawdę, ale nie jestem wolny, więc nie mam dostępu do prawdy.
On nam to mówił na wykładach. To były lata 80. I pamiętam, jak, przepraszam za takie osobiste wspomnienie, pamiętam, jak wydałem wtedy 1000 złotych, które mama mi dała na kurtkę, żeby kupić książkę Najnowsza polityczna historia Polski, napisaną przez Poboga Malinowskiego i wydaną w podziemnym wydawnictwie. Już potem mama mi nie dała na kurtkę pieniędzy. Wydałeś na książkę, twoja sprawa. Dookoła nie było wolności, ale miałem wielką radość, że czytałem tę książkę, która była o prawdziwej historii. Mówię o tym dlatego, że po jakichś 15 latach przyszła do Polski wolność i chodziłem po księgarniach i widziałem książkę Poboga Malinowskiego w 5 albo 6 wydaniach, przepięknych, nie tak jak można wydać w podziemiu. Z reguły twarda oprawa, 3 tomy. Nikt nie kupował. Więc w świecie, który okazał się wolny, jakby prawda trochę staniała. Gdzieś u ludzi jakby zginęła pasja prawdy. Natomiast właśnie w tamtym świecie, gdzie tej wolności kompletnie nie było, mieliśmy poczucie jakiegoś zasmakowania w wolności, kiedy sięgaliśmy po prawdę. I czuliśmy się wolni, poznając tę prawdę. Choć oczywiście to był moment, potem trzeba było zamknąć książkę i człowiek się budził dalej w zniewolonym kraju. Do tego jeszcze, mam nadzieję, na koniec wrócę. Ale dobrze pamiętam właśnie te wykłady księdza Tischnera, który mówił: pamiętajcie, prawda, najpierw prawda. Wolność przychodzi jako owoc poznania prawdy. I on też wspominał, jak był na strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu roku 80 i przyszedł do niego jeden z robotników tej stoczni i powiedział tak: ja to mogę naprawdę jadać suchy chleb i popijać go wodą, byleby wreszcie przestali nas okłamywać. Ja to mogę jeść suchy chleb i popijać go wodą, byle wreszcie przestali nas okłamywać. I w Etyce Solidarności Tischner dopisał puentę do tego zdania robotnika i ta puenta brzmiała tak: to jedno proste zdanie znaczy więcej niż wszystkie encykliki społeczne papieży razem wzięte. Znaczy rzeczywiście ten robotnik wypowiedział jakąś niesłychaną syntezę. Poznanie prawdy, doświadczenie prawdy otwiera przed nami przestrzeń wolności. Więc doktor Kościoła to jest ktoś, kogo nie interesuje prawda wyłącznie w kategoriach poznawczych, tylko potrafi pokazać ten zbawczy sens prawdy, tę zbawczą moc prawdy. Poznajemy prawdę po to, żeby doświadczyć zbawienia. To jest pragnienie Boga. Bóg tego pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni
i doszli do poznania prawdy. I to jest miejsce, w którym trzeba zapytać małej Teresy, jaka jest ta prawda, która zbawia? O której prawdzie możemy powiedzieć ostatecznie, że jest zbawcza? I odpowiedź, której udziela nam mała Teresa, jest pewnie taka. Zbawia nas ta prawda, która stała się osobą. Zbawia nas ostatecznie ta prawda, która staje się osobą w Jezusie Chrystusie. Tak naprawdę jeszcze nie wyzwala nas prawda przeczytana. Tak naprawdę jeszcze nie wyzwala nas prawda przestudiowana. To może właśnie jest tak, jak w tym doświadczeniu czytanej książki w czasach zniewolenia. Tak, czytasz i masz poczucie przez moment, że jesteś wolny, ale potem zamykasz tę książkę i masz poczucie, że sen się skończy. Żadna książka nie ma mocy nas uczynić wolnymi. Żadna książka nie ma mocy nas zbawić. Żadna poznana teoria nie jest zbawcza. Jest tylko jeden Zbawiciel, Jezus Chrystus. Ten, który stał się centrum życia małej Teresy. Nie zrozumiemy jej życia, jeśli spróbujemy z tego życia usunąć Jezusa. Wtedy wszystko jest bez sensu. Wiemy, że ten jej związek z Jezusem był zupełnie niesamowity, nie? To było poznanie, którego narzędziem ostatecznie jest miłość. Nie tylko sam intelekt. Prawdę, która jest w osobie, poznaje się inaczej niż tę prawdę, która jest zakodowana w książce. To jest inne poznanie. Tę prawdę poznajesz przez miłość, przez relacje, przez więź. Książka nigdy nie otworzy ci bramy więzienia, ale osoba, która cię pokochała, tak. Kiedy jesteś w potrzebie zbawienia, kiedy za tobą są zamknięte drzwi, żadna książka ci ich nie otworzy. Ale poznana przez ciebie i poznająca ciebie osoba, nie, z którą jesteś w relacji miłości, ona nie spocznie, dokąd nie otworzy ci tych drzwi i nie wypuści cię na wolność. To jest doświadczenie małej Teresy. Prawda, która się stała osobą w Jezusie Chrystusie. Prawda, do której możesz przylgnąć całą swoją miłością, całą swoją osobą. Ty możesz przylgnąć do tej prawdy. Ta prawda zbawia, ta prawda wyzwala. Związek z osobą. Jeden jest pośrednik. Jezus Chrystus. Jeden, który wydał samego siebie za nas. To jest to, co pokazuje każdy doktor Kościoła. Na osobę Jezusa, na osobę, nie, w której przychodzi zbawienie. Poznajesz Go, wcieloną prawdę, ostatnie słowo Boga. Wszystkie, cała mądrość Boga, wszystkie Jego słowa są w Jezusie. Ale nie poznajesz tej mądrości jako teorii, jako jakiejś koncepcji, jako zbioru idei. Poznajesz je wszystkie jako osobę. Ta osoba cię wyzwala, ta osoba cię zbawia. Związek z tą osobą cię wyzwala. Ja
Miałem przed chwilą wyjątkowe szczęście rozmawiać z profesorem Weilerem, który jutro otrzymuje doktorat honorowy na Łódzkim Uniwersytecie. I w czasie tej rozmowy postawił takie pytanie, jak to jest, że jeśli popatrzymy na uczniów szkół, które są wyznaniowe, to mogą być szkoły katolickie, to mogą być szkoły prowadzone przez ortodoksyjne wspólnoty żydowskie. Profesor Weiler jest Żydem. Mówi, jak to jest możliwe, że kiedy patrzymy na historię życia absolwentów tych szkół, to mniej więcej 50% tych młodych ludzi po zakończeniu szkoły, rok albo dwa lata po zakończeniu tej szkoły, przestaje praktykować wiarę. Jak to jest? Rodzice wydali pieniądze na najlepszą szkołę, bo te szkoły są z reguły prywatne. Ci młodzi otrzymali staranną edukację. Gdzie jak gdzie, ale w tych szkołach na pewno otrzymali też staranną edukację religijną. Jak to jest, że tak się rozkłada mniej więcej po połowie? Połowa zostaje przy wierze, połowa ją zostawia. Jak to jest? I pewnie odpowiedź jest trochę w tej naszej medytacji, że nie wystarczy poznać prawdę jako teorię, jako zbiór zdań, definicje, dowody. Nie wystarczy w życiu sama wiedza. Do wiary nie wystarczy sama wiedza. Żeby przeżywać wiarę, doświadczać wiarę i trwać w niej, trzeba spotkać prawdę, trzeba spotkać prawdę zebraną w osobie. W osobie, w osobowym Bogu. Wtedy doświadczamy nie wiedzy, tylko wyzwolenia. Doświadczamy relacji, która staje się pierwsza w naszym życiu. I sama wiedza, niezależnie od tego, jak bardzo potrzebna, bo bardzo potrzebna, jeszcze nie czyni nas zbawionymi. Błogosławimy Cię, Panie Jezu, że nie jesteś książką w naszym życiu. Błogosławimy Cię, Jezu, że jesteś żyjącą osobą w naszym życiu, że jesteś w nim pierwszą osobą. Błogosławimy Cię za wyzwolenie, które przychodzi z tym doświadczeniem. Amen.